Trzeci przepis na edukację kulturalną daje dr Joanna Kubicka z Instytutu Kultury Polskiej, która pracuje w specjalizacji animacja kultury i w Stowarzyszeniu Katedra Kultury, które jest związane ze specjalizacją. Asiu, powiedz, jakie działania podejmuje specjalizacja animacja kultury? To może na początek powiem, że specjalizacja animacja kultury jest prowadzona w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w zasadzie od ponad 20 lat. I nasze kształcenie, zmienia się program, zmieniają się prowadzący, natomiast nie zmienia się idea, która nam przyświecała od początku, a polega ona na takiej potrzebie przekroczenia murów uniwersytetu, wyjścia z naszym kształceniem i z naszym działaniem poza uniwersytet, z potrzeby łączenia refleksji teoretycznej z działaniem praktycznym. Mamy takie przeświadczenie, że zwłaszcza w tym instytucie, który jest Instytutem Kulturoznawczym, nie możemy poprzestać tylko na refleksji teoretycznej, że mamy taką potrzebę działania. Na specjalizacji wszyscy prowadzący to są osoby doświadczone, praktycy kultury. Zapraszamy artystów, animatorów, edukatorów, których cenimy, szanujemy za ich pracę i doświadczenie. I w związku z tym to jest jedyna chyba na uniwersytecie specjalizacja, która jest aż tak bardzo praktyczna. Na czym to polega? Polega to na tym, że oprócz tego, że warsztaty są prowadzone przez praktyków, wszystkie w założeniu powinny się skończyć jakimś projektem realizowanym przez studentów. Ponadto część tych warsztatów odbywa się w terenie. Mamy sieć partnerów, w różnych lokalizacjach odbywają się warsztaty, ale też wychodzimy w teren w sensie dosłownym. Działamy na podwórkach, w dzielnicach Warszawy, wyjeżdżamy do różnych miejscowości wiejskich, podwarszawskich i też dalej. Więc mamy takie przekonanie, że żeby dobrze kształcić animatorów kultury, to musimy stworzyć sytuację bycia między realnymi ludźmi w realnych sytuacjach, w których oni mogą się sprawdzić, przetestować swoje możliwości, sprawdzić narzędzia, metody, których się uczą. Czy każdy student Uniwersytetu Warszawskiego może zostać studentem specjalizacji? Specjalizacja jest otwarta dla wszystkich, więc nie tylko studenci wszystkich wydziałów mogą przyjść do nas, zapisać się na specjalizację, ale również osoby, które już są na rynku pracy, które odczuwają potrzeby podwyższenia swoich kwalifikacji, rozszerzenia kompetencji, chcą poznać nowe narzędzia, być może zwyczajnie zainspirować się w pracy z innymi. Jedynym warunkiem, który my przyjmujemy, jest ukończenie studiów na stopniu co najmniej licencjackim. A z kim współpracujecie? Kogo można spotkać na zajęciach specjalizacji? Co roku zapraszamy do współpracy grupę prowadzących, na których nam szczególnie zależy. To są zajęcia między innymi z Marią Parczewską i Januszem Byszewskim z Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Ale też staramy się zmieniać ofertę warsztatów, tak żeby studenci jak najwięcej doświadczyli w ciągu 2 lat, bo specjalizacja jest 2-letnia. I tak w ostatnich latach prowadzili dla nas warsztaty muzyki kompozytor Patryk Zakrocki, fotografka Agnieszka Rajs, Jan Bernat, który zajmuje się śpiewem tradycyjnym. Ale współpracujemy też z organizacjami, instytucjami, które realizują dla nas warsztaty. I tak na przykład grupa pedagogów i animatorów społecznych, która realizuje działania na praskich i wolskich podwórkach dla dzieci, jest takim naszym stałym partnerem i nasi studenci mogą z nimi realizować projekty. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Praktyków Kultury. Na przykład w tym roku nasi studenci wzięli udział w programie tutoringu dla młodych uchodźców. I ta współpraca również jest dla nas ważna właśnie dlatego, że możemy wprowadzić studentów w projekty już realizowane, a jednocześnie mają oni opiekunów, do których mamy zaufanie. Mamy takie podejście do studentów bardzo indywidualne. Jesteśmy przekonani, że każdy student przechodzi tutaj jakiś swój indywidualny proces. Dlatego zapraszamy ich wszystkich zarówno do warsztatów twórczych, w ramach których mogą poprzez narzędzia sztuki sprawdzić siebie, jak im się pracuje z tymi narzędziami, co jest dla nich możliwe,
ale też zapraszamy ich do udziału w warsztatach z zakresu organizacji kultury, zarządzania projektem, finansowania kultury, czyli chcemy też im dać taką dawkę twardej wiedzy. Dla nas animacja kultury wiąże się przede wszystkim z bardzo konkretnym rozumieniem kultury, z rozumieniem kultury szeroko, w sposób antropologiczny, jako sposobu życia, w związku z czym uczestnictwo w kulturze nie oznacza dla nas takiej definicji elitarystycznej, gdzie jest podział na kulturę wysoką i kulturę niską. Myślimy o uczestnictwie w kulturze jako takim aktywnym i refleksyjnym uczestniczeniu w swojej codzienności, takim refleksyjnym przeżywaniu rzeczywistości kulturowej. Jak ludzi zaprosić do takiej sytuacji? Bo na tym animacja kultury polega, na ożywianiu takich sytuacji, właśnie żywego uczestnictwa w kulturze. My myślimy o stwarzaniu takich warunków, w których każdy uczestnik sytuacji, nazwijmy ją sytuacją animacyjną, jest upodmiotowiony, jest odpowiedzialny za siebie, czuje się sprawczy. I wszelkie działania są ukierunkowane na to, żeby ludzi włączyć do takiej sytuacji na ich własnych warunkach, traktując wszystkich jako równoprawnych partnerów komunikacji, sytuacji. A zatem są to sytuacje niehierarchiczne. Staramy się unikać w ogóle w naszym kształceniu sytuacji hierarchicznych, w związku z czym również prowadzący warsztaty, mimo że oni występują tutaj niejako jako mistrzowie, ze studentami są w relacji partnerskiej. Można z nimi rozmawiać, dyskutować, można prosić ich o wsparcie, też jak najwięcej czerpać z ich doświadczenia. A podaj jeden, dwa przykłady projektów, działań, które realizowaliście. Więc gdybym miała wskazać, to pewnie bym powiedziała, że przez te lata bardzo ważne były dla nas takie duże projekty, zwłaszcza międzynarodowe, które dotyczą sposobu kształcenia animatorów kultury. I zrealizowaliśmy w ostatnich latach na przykład dwa projekty, z których jeden dotyczył tego, w jaki sposób objazdy studyjne, wyjazdy wspólne i spotykanie się z ludźmi w różnych miejscach, w realnych środowiskach ich pracy może być elementem kształcenia. A drugi projekt polegał na tym, że zapraszaliśmy artystów do konkretnych społeczności lokalnych, gdzie oni realizowali projekty i jednocześnie sprawdzali, w jaki sposób narzędzia sztuki mogą być użyte do zwiększenia aktywności obywatelskiej podejmowanej przez mieszkańców. Więc poprzez sztukę do takich konkretnych działań z takiego zakresu partycypacji społecznej, zaangażowania, działania w lokalnym środowisku. Jest nam w ogóle bliskie takie myślenie, że włączenie ludzi w procesy twórcze otwiera ich z czasem w ogóle na myślenie o zaangażowaniu, czyni ich bardziej sprawczymi i bardziej też odważnymi w definiowaniu swoich potrzeb. Mówimy o animacji kultury. Jak myślisz, jak ona może odnosić się do takiego pojęcia jak edukacja kulturalna? Zdecydowanie rozróżniamy animację kultury i edukację kulturalną. Oczywiście bardzo trudno jest znaleźć sztywną granicę, a tym bardziej ją zdefiniować w dwóch zdaniach. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest dla nas ważne, to jest to, że stawiamy na proces bez znajomości efektu, że zapraszamy całe grupy, całe społeczności, w związku z czym też animacja kultury jest takim działaniem bardzo relacyjnym, gdzie pracując z pojedynczymi osobami ciągle nie tracimy perspektywy wspólnoty, w jakiej te osoby się znajdują, że w ogóle gdzieś takim punktem docelowym jednak jest wspólnota i wzmacnianie jakichś więzi, które czynią kondycję pojedynczej osoby lepszą, jej samopoczucie lepszym, ale właśnie w tej sieci relacji. I w tym miejscu jakoś wyczuwam tą różnicę, że edukacja kulturalna jednak ona dużo mocniej określa sobie cele i gdzieś nie traci z widoku właśnie tego jednostkowego rozwoju, ale przez właśnie cele, które jej przyświecają, czyli punkt dojścia, poznanie też jakiegoś zakresu wiedzy, umiejętności,
Więc mam takie poczucie, że dzisiaj te granice się zacierają również dlatego, że edukacja kulturalna bardzo chętnie sięga do narzędzi animacji. No właśnie, gdybyś miała dać taki przepis dla edukatorów kulturalnych, jak mają lepiej działać, żeby ich działania były bardziej równościowe, bardziej w tym animacyjnym kierunku? Mam takie wrażenie i wieloletnie doświadczenie mi podpowiada, że dobrym kierunkiem myślenia jest maksymalne upraszczanie spraw. To znaczy zarówno sposób komunikowania z ludźmi powinien być maksymalnie prosty, jak i narzędzia. I wydaje mi się, że kiedy doprowadzamy do takiej sytuacji bardzo podstawowej, czyli do rozmowy, to warto na początek upewnić się, czy w tej rozmowie wszyscy są słyszalni, czy wszystkie głosy są możliwe do uwzględnienia. I to czyni sytuację edukacyjną właśnie taką sytuacją partnerską, równościową. Właśnie ten moment, w którym upewniamy się, że wszyscy uczestnicy sytuacji mają ten sam stopień świadomości, w czym biorą udział i mają ten sam dostęp do różnych narzędzi, zasobów, ale też czy wszyscy są słyszalni, czy ich głos jest słyszalny. Czyli animator, edukator oddaje głos ludziom, którzy na końcu są najważniejsi w tej relacji. Tak, chyba mogłam się pod tym podpisać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.